Oto takie warunki w poniedziałek. Wiało, mgła, nic nie było widać. Dobry. Ale doszliśmy do schroniska. Jesteśmy na chałcie, na Rudzie, w Rudzie Śląskiej. Mieliśmy pełen sprzęt. Od czekanów, poprzez liny, kaski. Wiesław miał trochę mało profesjonalny plecak, ale też doszedł. 3480. Nie wiem, jak żeśmy to zrobili. Nic nie widać. Bez tlenu. Bez tlenu, tak. A oto rewelacyjna pogoda na przełęczy Teodul. Śnieg pada tutaj poziomo. Aż trudno uwierzyć, że jutro ma być ładnie. A tak wyglądają Alpy 2 godziny po tym, co pokazywałem wcześniej. Tam gdzieś jest za chmurami Matterhorn. Idzie wyż. A tak wygląda wschód słońca nad Alpami. Troszeczkę lepiej niż wczoraj. I tu jest nasz cel. Trochę się przyróżowił. Cel naszej wyprawy Pollux Castor. Takie widoczki rozciągają się dookoła. Arek, najgorszy kucharz na świecie, Viejo, pseudonim Viejo. I witamy Państwa na szczycie Castora. Z tyłu Mont Blanc. Tam widać cel naszej wycieczki, zdaje się, że piątkowej. Ale świnia obok. Brighthorny. Świnie nie wyrzepią. Brighthorny. Tam jest drugi cycek, czyli Pollux. Tu jest właśnie Castor, o, a tu jest Arek, ten. Tam jest Punta Felipe, który dał mi dzisiaj jedynie garść musli. A tam są lyskamy. Tam są lyskamy, tam jest zajebisty lodowiec z pięknymi szczelinami. A, muszę się odwrócić, żeby nie spaść. A powiedz jeszcze, jak płakałeś tutaj, jak nie chciałeś chodzić. Byłem głodny, wygłodzony na jednym kubku. Jakiegoś słodkiego badzienia. Stamtąd przyszliśmy. Wiesław, pokaż się. W ogóle żeś nie narzekał. Tak pięknie działałeś. Ale musisz się też odsunąć. I tam jest piękna grań. Na jakąś Punta jak? Punta Felipe. A to jestem ja. Żeby nie było. Balcerek. Balcerek. I też wszystko to zdobyłem. No i jeszcze nie wszystko. Jak to nie? 180 panorama. Do widzenia. I tam gdzieś byliśmy. Zeszliśmy po ciężkich bojach.
mnóstwo wywrotek, potknięć, aż doszliśmy do jamy, którą ktoś nam przygotował, dziury, gdzie Arek przygotuje doskonałą zupę, którą zjemy z miechem. A widoczki są takie. O, brzydko, 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 brzydko. Chodź tu, Arek. Tu jestem. Chodź tu, będzie film. Już jest. No to jesteśmy na szczycie Poluksa. Weszliśmy tutaj nową, niestandardową drogą. To co byliśmy, to... Południową stronę. Tak, weszliśmy, o tam. Z jakiegoś komina skalno-lodowego. Nie widać, bo to było do tak 50 stopni. Ale widziałeś te szczeliny na końcu. No tak. Ale nie było łatwo i byłem pełen podziwu na to, że dokładnie za panami. Po prawej Matterhorn, a po lewej Mont Blanc. A tam, oto z tyłu, pan, na którym dzisiaj byliśmy, czyli Castor. Przeniósł mi ten do picia z tej kieszeni, tej głównej. Drama. To jest film drama. A to był zasłużony wypoczynek zdobywców. Tak. W ładnym stylu. Droga, nie no. Dobiega pierwszy etap naszej wyprawy, czyli obóz aklimatyzacyjny na przełęczy. Jak? Takul? Teodulo. Teodulo. Mieliśmy namiot rozbity pod eleganckim dachem. Dosuszamy rzeczy, bo strasznie padało. Tam było nasze schronisko, w którym spędzaliśmy bardzo sympatyczne wieczory przy białym winie. A widoczki, jak widać, całkiem sympatyczne. Kolejny dzień pięknej pogody. A tam prześwituje pomiędzy kolejką a namiotem cel naszej wyprawy, niejaki Matterhorn. Nic nie widzę, ale postaram się go przybliżyć. Do zobaczenia w Czerwini. Dzień lightowy, który zaczyna się w Refugio Teodolo na wysokości 3317. Jakie mamy widoczki? W końcu flaga jest elegancko rozwieszona. Dosuszamy swoje rzeczy. Tutaj wszystko elegancko się suszy. Wiechu wyjada orzechy. Zostaną za chwilę same rodzynki. A tu gotuje się, zgadnijcie co? Kaszka manna. Według przepisu najlepszego kucharza na... Jak chcą zdobyć Matterhorn, na tej muszą wyprawie. Coś takiego jeść. Dzisiaj stwierdziłem, że moja kupa nabiera białego koloru. To i tak dobrze, że masz, że robisz kupę. Znaczy, że dużo jesz, bo ja już nie robię. Ale nigdy nie miała być biała. No. O, a tam zdrowa. Jest, a tam jest Szwajcaria. Chyba. Tam. Takie. Przeciętne widoki. Robimy nową drogę, otwieramy drogę Polaków. I tak idziemy sobie, idziemy. Bardzo długo od tamtej miejscowości, która nazywa się Czerwinia, bardzo nudną drogą. Doszliśmy tam do schroniska. To jest wysokość, przypomnijcie mi, 2800. I mamy jeszcze do przebycia 1000 metrów.
do schroniska Karela. Takie widoczki. Tak. Do schronu, nie do schroniska. Do schronu czy tam czegokolwiek. No i tutaj, wygląda... I tutaj mamy bardzo trudny fragment drogi. Musimy teraz tu to przejść. Niestety. Tutaj zaraz Arek nam pokaże, jak to zrobić. O, tutaj przewieszka. Musi wyprowadzić nogi. Świetnie to zrobił. Nie, tędy nie przejdziemy. Tędy nie? Musimy iść naokoło? Musimy tam znowu zejść do Czerwini? Tak, musimy do Czerwini drugą stroną. Wiesław, z takim przewodnikiem, to wiesz co? Kogo ty mi poleciłeś, chłopie? Wyprowadził nas na przewiech. No taka prosta się wydaje. Potem jest kolejna i kolejna. No dobra. No to do zobaczenia. Przełęczy Lwa chyba się nazywa. Witamy na Przełęczy Lwa. Mamy jeszcze 200 metrów do naszego schroniska. No fajne widoki. Z wyjątkiem takich, kurde, gości, którzy każą zakładać kaski. To jest super sympatycznie. Tam pójdziemy. Tam jest nasze schronisko i ponoć jeszcze 200 metrów, chociaż nikt to zawarto. Ale z tego kubka o, tutaj zajebista przepaść i tą oto skałą będziemy jutro napierać. Tam przewieszka, o, super. Niestety po stronie szwajcarskiej chmury postanowiły troszeczkę poszaleć. Ale wiechu, jest tutaj naprawdę super. A ten kurde jak zwykle nie może poczekać. Droga jest prosta. O, on tak właśnie zrzuca kamienie. Ostatnio na po luksie dostałem dwoma. Oj, jak płaczę, i takie widoczki. Tam byliśmy wczoraj. Tamtą stronę. Tu zajebisty lodowiec, na którym mało nie wyzionałem ducha. Jeziorko. I chmura. Zła chmura, która nic nam nie zrobi. Chyba. Ale będzie już ściągał sprzęt. Szliśmy spokojnie. Niby nigdy nic. Same płaskie rzeczy. O, zaraz pokażę. Tylko żebym tam nie spadł. Nie jest aż tak płasko, jak mi się wydaje. Zatem szliśmy. Dzielnie. Aż tu nagle. Niespodzianka. I tu jest pionowo. Nikt nas nie informował o takich niespodziankach. Dlatego Arek musi się wziąć do roboty i tam wejść. I wciągnąć nas na linię. Wiesiu ma nawet specjalne łóżeczko do wciągania. A ty to nie. Dochodzi wieczór. Nie wiem, która jest. Sądzę, że około 19. Doszliśmy do schronu. Chmurki jeszcze utrzymują się. Przyszliśmy stamtąd. A wcześniej byliśmy tam, a tam widać Czerwinie. By night. Schronisko. Jean-Antoine Carrel 3855. Chmurki. A tam takie widoczki. Jest dosyć ostro. Dobrze, że jest barierka. A jutro będziemy szli tam. To jest, zdaje się, jest głowa lwa. Może się to
można by powiedzieć, że nas wprowadził od dupy strony. Można by powiedzieć, że weszliśmy tutaj od latryny. Słuchaj, jest pełno ludzi tutaj w tym. Nie wiem, czy się tu nie będę rozkładał. Wiatr nie powinien chyba tu być. Dalsza droga. Ciekawe, gdzie jesteśmy. Jak myślicie? Ktoś widział dziób, a gdzie się podział dziób. Jesteśmy w ścianie. Tutaj akurat jest łańcuch, ale nie wszędzie wpadli na ten świetny pomysł. I kilka ładnych minut spędziliśmy atakując. No, godzinę spędziliśmy właśnie na tamtej ścianie. Atakując. Kurwa, 10 metrów. 5-metrową czy 10-metrową ściankę z lodem. Wszędzie tak jest. Co? Wszędzie tak jest. Wszędzie stromo. Ale chwyty są dobre, więc stromo damy nie radę. Wiadomo. Wiechu, co powiesz o ścianie? Skalista. Skalista. Tak. Nic na niej nie rośnie. To był Wiecho. Czy jesteś Wiecho? A tam jest Czerwinia. I chłopaki są na szczycie szwajcarskim. Ej! I oto koniec zdobywania Matterhornu. Takie oto chmury się pojawiły. Chociaż nieźle nas wydmuchało na grani. Na kontrastu pokaż tamtych. Stamtąd przyszliśmy. A tam schodzimy. Które? Co mieliśmy przed chwilą. O takie były. Zimno, było strasznie. Ale udało się. Jeszcze tylko jeden góra, dwa zjazdy i schronisko. Jest poranek po zdobyciu Matterhornu i wybieramy się ze schroniska do pobliskiej Czerwini. Raptem 1800 metrów w pionie. Droga, jak to ze schroniska do miasteczka bywa, jest prosta. O, wygląda tak. Zaraz Wiesław będzie zjeżdżał. Licząc wczorajsze zjazdy, będzie to nas jakiś między 20 a 30 zjazd. Ręce, może nie widać, wyglądają tak. Są delikatnie ujebane. Czarne. Bo Arek nie wyprał liny. A wszyscy go o to prosili. Wiechu, jedź, bo nagrywamy. A schodzimy na tamtą przełączkę. Później schodzimy do hotelu, który jest ukryty. Ukryty jest czy nie? Tam jest. Wydaje mi się. A później do Czerwini. O! Jedzie Wiechu. Ja z plecakiem nie należy do super przyjemnych, 20-kilowym. Ale Wiechu daje radę. Prawdziwy człowiek gór. Idzie normalnie jak po płaskim. I jest. Witamy na dole prawie.